co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, że można w życiu wygrać ewidentnie bez układów, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Tak, wiem. Zgodnie z ostatnią ankietą powinniśmy dzisiaj omawiać jeden z rodzajów przegrywu, natomiast w międzyczasie wypadło dosyć istotne memiczne wydarzenie w naszym kraju. Otóż nagle selekcjoner reprezentacji Polski w piłkę nożną został zwolniony i na jego miejsce pojawił się nowy trener, mianowicie Paulo Manuel Carvalho de Souza. Wydaje mi się, że powinniśmy teraz uczcić ten wspaniały dla polskiej reprezentacji okres i powspominać najlepsze memy z Jerzym Brzęczkiem. Zapraszam. Przenieśmy się myślami w czasie do lata 2018, gdy właśnie skończyły się Mistrzostwa Świata w Rosji. Tak, znowu się tutaj będę chwalić. Byłem w Moskwie na meczu z Senegalem i od tego czasu, jeżeli chodzi o piłkę nożną, wolę wyznawać filozofię XD i oglądać tylko Ekstraklasę. W każdym razie balonik był wtedy potężnie napompowany. Po całkiem spoko występie na Euro 2016 każdy prawdziwy polski kibic oczekiwał minimum 3-0 dla Polski w finale Mistrzostw Świata. Niestety to, co zobaczyliśmy, było pęknięciem balonika w najgorszym tego słowa znaczeniu. Na ówczesnego trenera Adama Nawałkę spadło sporo uzasadnionej krytyki, ale przynajmniej potem, jak przejmował Lecha Poznań, to doczekał się trochę bardziej pozytywnych memów, więc sobie trochę odbił. Po odwołaniu Nawałki ze stanowiska selekcjonera reprezentacji, każdy oczekiwał, że Zbigniew Boniek ogłosi na dniach zaraz kogoś nowego, kogoś świeżego. Może Guardiola, może Mourinho, może Cześćka Michniewicza, no w każdym razie sporo z nas zaczęło z nostalgią wspominać Leo Benhakera, który ze składem, gdzie Jacek Krzynówek był największą gwiazdą, wycisnął bardzo dużo. Nie poddaję się, kurwa. Idę do przodu, kurwa. Do dupy idziesz, chyba. Tak, kurwa, Krzynówek. Aż 12 lipca 2018 został ogłoszony nowy selekcjoner. Był to ówczesny trener Wisły Płocki Jerzy Brzęczek. No od biedy mogliby go przedstawić jako zagranicznego szkoleniowca George'a Bazera, ale wciąż zdecydowanie było to bardzo dalekie od oczekiwań wszystkich, więc od samego początku spadł na niego spory hejt, który musiał udźwignąć. Tym bardziej, że na zarzuty Bońka, czemu akurat padło na Jurka, to odpowiedzią było, że ma ogień w oczach. Niestety po zmianie trenera większość meczy naszej reprezentacji wciąż była cienka. Remisy, wymęczone 1-0 po słabym meczu, to nie było coś, czego my jako kibice oczekiwaliśmy. Coraz więcej ludzi zaczęło w kwestii piłki nożnej wyznawać filozofię XD, ewentualnie stawało się futbolowymi jaroszami. Jeżeli chodzi o futbol, to można powiedzieć, że jestem jaroszem. Każdy mecz wiązał się z memami o Jerzym Brzęczku, o jego doświadczeniu trenowania tylko drużyn z naszej rodzimej ligi, która oczywiście jest świetna, ale jednak troszeczkę inna niż ligi zagraniczne. I tak, było sporo śmieszków o tym, jak na kadrę jedzie Lewandowski, Zieliński czy Glik ze swoich klubów i taktykę tłumaczy im były trener Wisły Płock i Rakowa Częstochowa. To właśnie przylgnęło do Brzęczka. Memy wytykały kompletne nieogarnięcie trenowania i tego, co w ogóle robi, przy czym na zewnątrz chciały pokazywać, że jest wręcz przeciwnie. Tutaj jednak trzeba oddać Brzęczkowi, że nie do końca to była jego wina. To znaczy oczywiście od trenera zależy wiele, ale każdy w głowie miał czas reprezentacji z 2016, gdzie w gazie była połowa zespołu, gdy obecnie no nie jest już tak, że wszyscy są w super formie i teraz to tylko lewy ciągnie cały zespół. W sumie pojawiły się także żarty, że to Lewandowski powinien być grającym trenerem, w końcu i tak sobie poradzi, bo jest największym z wielkich Polaków. Naszą narodową dumą, największym dzikiem, wspaniałym patriotą, filantropem, skromnym człowiekiem, gigapiłkarzem, gigaczadem, no i wiecie o co chodzi. Hitem tu jest gif z reakcją Robercika na rady od Brzęczka w meczu z Holandią z 18 listopada zeszłego roku. Wielokrotnie to zostało przerabiane. Osłabieni. Jakie były wskazówki? Co mieliście robić? Hmm.
Inną rzeczą, która przygnęła do naszego byłego trenera, to fakt, że jest wujkiem Jakuba Błaszczykowskiego. Samo to w sobie już stanowiłoby o tworzeniu z nimi memów, natomiast Błaszczykowski wyszedł trochę z formy i w internecie można było znaleźć głosy, że Kuba nie powinien być powoływany do kadry, więc od razu pojawiły się ploty, że dzieje się to ze względu na to, że są rodziną. I w ten sposób Brzęczek stał się wują. I tutaj ciekawostka, serio, długi czas wuja to była oficjalna ksywa byłego trenera na włoskiej wersji Wikipedii. Na ten moment zostało to już usunięte, ale skoro wisiało to tak długo, to włoscy moderatorzy musieli uznać to za prawdę. Inną rzeczą powtarzającą się w memach z Brzęczkiem to jego XD, często zapisywane z przerwami w D ze względu na jego diastemę. Ten sam motyw zresztą pojawiał się z Karolakiem. Sam miałem tę wadę zębów i musiałem sobie to prostować aparatem. Nie wiem, czy powinienem się teraz śmiać, czy nie. W każdym razie dzięki swojemu uśmiechowi okrutni internauci zaczęli porównywać go ze Złomkiem z Aut. Swoją memicznością zasłużył sobie także na miejsce w piłkarskim polskim uniwersum obok takich postaci jak Hajto, Borek, Stanowski czy Michał Pol. Po tym jak po kilkunastu meczach reprezentacji Polski nie widać było specjalnie poprawy, to głosy o zwolnieniu Brzęczka się nasilały. Czytając Wykop czy podobne poważne serwisy piłkarskie, to część dla jaj, a być może na poważnie, kibicowała przeciwnikom, bo brak farta i wygranej naszej kadry mógłby poskutkować zmianą trenera. Sam we wspominanym meczu z Holandią nie wiedziałem, którą koszulkę nałożyć, żeby podczas oglądania meczu wydoić czteropak harnasia przed telewizorem jak prawdziwy mężczyzna. Aż dosłownie nagle po nowym roku, bo 18 stycznia 2021, PZPN na Twitterze ogłosił, że to już koniec Jerzego Brzęczka na stanowisku selekcjonera reprezentacji. Spowodowało to napływ memów i domysły, kto będzie trenerem teraz, aż okazało się, że modły kibiców zostały wysłuchane. Polska do boju! I został nim portugalski szkoleniowiec i teraz możemy podziwiać memy porównujące Brzęczka z Sousą na zasadzie GigaChat kontra Incel albo ty kontra syn koleżanki twojej starej. Na memy z Paulo poczekajmy jeszcze trochę do pierwszego meczu i jak tam pójdzie nam na Mistrzostwach Europy w tym roku, a także pozostaje nam czekać, gdzie teraz trafi bohater tego odcinka, bo logika piłkarska nakazuje myśleć, że dołączy on do karuzeli trenerów polskiej ekstraklasy. Więc bądźmy cierpliwi. Do widzenia Państwu. Reprezentacji. Reprezentacji. Wokół reprezentacji.